Kolejny punkt. Przyjęcie programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą Krakowski program małej retencji wodopadowych w projekcie miasta Krakowa, druk nr 1388. Drugie czytanie referuje pani dyrektor Ewa Olszowska. Dej, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radny, Radni, do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małej Retencji Wód Opadowych, druk nr 1388, została przygotowana jedna autopoprawka prezydenta miasta Krakowa, która wprowadza w paragrafie drugim ustęp 5 niniejszego projektu doprecyzowanie definicji zadania. Bardzo proszę o uwagę. Jest to tylko kwestia formalna w celu uniknięcia pewnych rozbieżności interpretacyjnych. Natomiast do druku 1388 nie wpłynęły żadne poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Jest w tej sprawie pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. W związku z tym, że nie ma żadnych poprawek, stwierdzam odbycie tego czytania i głosowanie nad uchwałą w bloku głosowań.